Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W zasadzie dobry wieczór, ponieważ jest 12, tego vloga totalnie miało nie być. Myślałem wczoraj, że jestem chory, okazało się, że chyba nie. Mam nadzieję, boicie się w ogóle, że jestem chory, że mogę ja was... Ja nie, mogę się przytulić do siebie i wiesz, daj musi. Jesteśmy w jaskini i mimo wielkich problemów, jak powiedziałem, jest 20, chcę tego vloga dodać o 22. Mamy takie szczęście, że dzisiejszy film planowo miał być z jaskini, ponieważ dzisiaj dekorujemy wszystko. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Mam kilka rzeczy swoich, do tego wy macie swoje rzeczy i będziemy dekorować, ale najpierw chcę wam się pochwalić moim nowym case'em. Jesteście gotowi? Tak. Zobaczcie sobie. Specjalnie tak, żebyście sobie odwrócili. Najpierw ty odwróć i nie pokazuj Adrianowi, dobra? Jesteś pierwszy, widzowie jeszcze tego nie widzieli. Tak? No witam się dopiero, pokaż Adrian. Jak karty, jak pobieram. O tak, to jest jego miejsce, tutaj. Wy jeszcze tego nie widzieliście, zrobimy tak samo jak chłopaki. 3-4, to jest mój nowy case świąteczny, grudniowy, vlogmasowy. 3-4, B! Dzień dobry! Dzień dobry, panie Jurku. Także jeszcze wyślę, muszę to wysłać Juriemu. Dobrze, zaczynamy, ale oczywiście zaczynamy i troszeczkę, no nigdy tego nie robiliśmy. To nie fair. Dlaczego? 38 zł przekroczył po prostu limit na dekorację. W ogóle... A jak on to wyliczył? Jak on to wyliczył? Nie wyliczył. 290 i 248. Tutaj ile? To ile daje? Tutaj nie ma. Ponad 500. Tutaj nie ma żadnej ceny, ludzie. Dzisiaj wyjątkowo widzicie, jaki jest mood. Widzicie, że zaczynamy od 20, także musimy zacząć od spotkania biznesowego. Tak. Ale najpierw muszę wam jeszcze powiedzieć, jaki jest komentarz. Dostałem komentarz, że bardzo źle robimy te spotkania biznesowe. Dlaczego? Muszę właśnie przeczytać wam komentarz z tym, że cytuję, ten komentarz jest tak napisany. Słabo chłopaki improwizujecie, kruszonka dużo słodkiej kruszonki powinno być na górze chałki i po ukrojeniu w plaster smarujemy chałkę jakąś nutellą czy konfiturą, do tego gorąca kawa z mlekiem albo gorące kakao. I to jeszcze może być ok. No bo tak ta chałka by fajnie smakowała, prawda? Z jakimś tam kakao, z posypką, ok. Ale dalej. Whisky najlepiej smakuje z kolą, albo tak jak Ballantine's Brazil najlepiej smakuje z limonką lub Sprite i po wypiciu whisky od razu zagryza się piwkiem, żywcem, tyskim lub Heinekenem, albo Desperadosem, a nie chałką. Tak samo białą wódeczkę, Bols lub Sztok najlepiej pije się drinka z sokiem pomarańczowym i zagryza się drinka piwkiem, żywcem, tyskim lub Heinekenem albo Desperadosem. Jakiś koneser. Koneser, dobry. Pozdrawiamy się, przepraszamy. Dzisiaj niestety zrobimy tak jak zawsze nasze spotkanie biznesowe, ale może... Mamy jeszcze 14 dni. Mamy jeszcze dużo czasu, więc może do twoich rad się ustosunkujemy. Nawet zaczynamy swoje spotkanie biznesowe. Chłopaki niby teraz wyszli, no bo o to chodzi w spotkaniu biznesowym, żeby się spotykać, także proszę wejść! Dzień dobry, wspólnicy. Zobaczcie jaki kwiat dzisiaj na spotkaniu. Coraz piękniej, naprawdę. Zaczynamy. Doszliśmy do wniosku dzisiaj z moimi wspólnikami, że troszeczkę jesteśmy w tyle, gdyż otwieramy 8, a vlogmas jest chyba 10, ale to nic. Czyli musimy nadrobić? Lecimy. Co dzisiaj los nam dał? 8. Nasz ulubiony klasyczek. Zdróweczko, żebyśmy amerykańską whisky pili w Stanach za rok. Pamiętajcie. Proszę mi otwórzcie. Możecie dzisiaj, drodzy widzowie, możecie się czuć naprawdę jakbyście tutaj byli, gdyż jest godzina z 20.15, a wy tego vloga dostaniecie około 22.00, także wszystko jest w czasie realnym. Zdrówko, wasze zdrowie. I żebyśmy amerykańską whisky pili w Ameryce. Chicago. Łukaszek, zdrówko, miasto nasze, Chicago. Zdrówko, królu złoty. I pijemy. Wasze zdrowie, za vlogmas. Mimo, że byłem chory, daliśmy radę. Znaczy, nie wiem, czy to wstawia w dzisiejszym dniu, ale jeśli tak, to daliśmy radę. Zdróweczko wasze. Co dzisiaj nam los przyniesie? Kolejne losowanie chałkowe. Proszę kroić. Tak. Kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci kawałek? Kto pierwszy? Ja mogę. Dobra, ja drugi. Dobra, ostatni. To lecimy z tym. Ten czerstwy dla mnie, tak? Tak. Kto wygra? Dużo osób stawiało na mnie, że wygram, ale też dużo osób na was, zobaczymy. Pola, które wygraliśmy sobie, tak? Zalosuję. Kto to piek w ogóle? Jakiś bałwan, jakiś malaka. O! Coś stało? Ty, prąd wysiadł. Prąd tam wysiadł, kochaj, kochaj. Czemu tak? Czekaj, ale mamy latarkę. Si. Dzień dobry! Biznes pani. Spotkanie biznesowe na szczycie. To nic. Nie opłaciliśmy prądu. Nic nam nie przeszkodzi. Czekaj, jeszcze ja.
Dobra. Czekajcie, dołączam się. Nic nam nie przeszkodzi. Zobaczcie, zobaczcie jakie warunki we Vlogmasie. To nic. Damy radę. Prąd nam wysiadł, ale to nic. Dobra, o, nie mam monety. Adrian. No i przegrałeś. Ty przegrałeś. Kochani, ty, to może taki zaczyna się jakiś horror tutaj, vlogmasowy. Hej, ale serio, jak, dlaczego tu wszystko wysiadło? No i? Nie ma. Kochani, kochani, nic? Nie ma. No i pa, i pa, i teraz ja, mój kawałek i jest. Jaki kawałek, co za kawałek? I dziękuję bardzo. Nie ma. I dziękuję bardzo. Nie ma. Angelika do mnie dzwoni na bank, mówi, że prąd wysiadł. Halo? Wracaj natychmiast do domu. Dlaczego? Bo wszystkie światła zgasły, jest ciemno. Co? Wszystkie światła zgasły. A u mnie też. No to chodź szybko, bo ja się boję. Dobra, idę, pa pa. No pa. Ale jedna sprawa. Co jest to? Jest moneta? Co ty gadasz? No. No i co? I co w takim wypadku u was w Grecji się robi? Bijemy się. Ej, ale jakby nie patrzeć, jest to w moim kawałku. W moim, znaczy, a, w mojej tej. Tak, dobra, to... Tak czy nie? Tak, dobra. To jest mój, moja część. Nie kłócimy w połowie. Się. Tak, tak. No tu tutaj... było Michaela, to moje, a to Adriana była, tak. Tam odwrotnie. Także co, moje? No twoje, no. Ale jedna ważna rzecz, bo wy lubicie gubić moje rzeczy, ty i ty. Tak, jakie rzeczy twoje tak, zgubiłem na przykład? Nie zgubić. Okulary Sporto. Co? Ajajaj, ależ klimat ma ten vlog. Przepraszam cię bardzo, człowieku, akurat okulary Sporto twoje to po prostu zepsułem, a nie zgubiłem. To jest różnica. A co wychodzi? A co Adrian zgubił? Ja. Mój wosk do... A znalazłem, mam właśnie. Tak? A? Dobra. No i co jeszcze? A zgubiłeś. Zepsułem. Dobra, zepsułem. Co do mnie? No, co do Adriana? Jakiś nie pamiętam, coś tam było kiedyś. Nie, co? Dobra. Papies. No? Teraz trzeba to przemyć. Ej, ale proszę cię, nie rzucaj słów na wiatr, oskarżyłeś Adriana na wizji nie teraz. Nie pamiętam już. No to i w... ale ja coś było. Z tym. Coś ja było. Do sądu. To jak to się mówi o... Oliwa Sprawiedliwa. Tak, przed sądem powiem. Panie Wysoki Sądzie, Oliwa Sprawiedliwa, dobra, lecę do Angeliki na chwilę, zaraz wracam. Kochani, kochani, nie mam pojęcia co z dzisiejszym vlogmasem. Obiecałem wam, że będzie o 22, a niestety światło zgasło i musiałem wrócić do domu, ponieważ moja narzeczona się dyga. Sama dyga się w ciemnie. Jest czarno, jak nie wiem co. Nie ma światła, no ale to jest śmieszne, bo na klatce wszyscy mamy światło, a nie mamy w domach. Ale to nie tylko w naszym domu. W każdym nie ma niestety. Zobaczcie, jesteśmy jak za starych czasów, powinniśmy świeczkę. Teraz odpalić. Co jest? Cześć. Czekamy. Michael pojechał do Złotych, bo potrzebował coś. Ja liczę na to, że za parę chwil światło się zapali i wrócę do dekorowania mojego mieszkania. Wszystko było tak pięknie. Ja też dekoruję w tym samym czasie. No. Czekaliśmy na wszystko. Do 21 czekaliśmy, żeby wszystko było dobrze. I światła nie ma. Dobrze, spotkanie biznesowe się odbyło, to najważniejsze. Kto pije tak wodę? Śmiesznie, tak przytulnie, co? Jak rodzina ze starych czasów. Siedzimy sobie tutaj. O. Jesteśmy z powrotem, światło wróciło, ja mogę odebrać nagrodę. Czyli co, mam jej nie zgubić, tak? Ale przecież ja ją wygrałem, to dlaczego ty się nią rządzisz? Ale to może przecież być... teraz ja ją powinienem mieć rok i za rok znowu losowanie. No tego właśnie o to chodzi, żeby jej nie gubić. Ja jej nie zgubię na pewno. Dolara od ciebie, jedynkę mam cały czas. Tak się pamiętaj. Dobrze, na razie odkładamy. Co? To idź do portfela, od razu mówię. Nie mam. Dobra, nie mam portfela, na razie kładę. Nie, na razie kładę tutaj. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy dekorowanie chaty. Ty jesteś tutaj. Tak. Ty jesteś w swoim pokoju, zapraszam. I. I co, kiedy jest kontrola? Jutro. Kolejna paczka, w której nie mam pojęcia co jest. Wszystko zamawiałem totalnie przed vlogmasem. A wiem, dobra. To jest latarnia, 1,80 m czy 1,60 m. Okej. A jest. Statyw? Tak, powinien być. Latarnia, w której jest... I to podobno gdzieś świeci. Do którego pokoju? Gracie papierkami, do którego pokoju to? Do trzech wygranych o latarnię. Normalnie, 3-4. 2-0. 2-0 dla Michaela. No kto wygra, to cudo. 3-4.
2-1. 2-1, lecimy! 3-4. 3-4. Mogę być, mieć dobre serduszko, bo ja mam tutaj sporo takich rzeczy w pokoju, jak widzisz, i mogę ci to oddać. Do łazienki to dajmy na kompromis. Tak naprawdę? Nie chcesz tego u siebie? Wiesz co, chciałbym bardzo, ale tam nie pasuje czerwony kolor. No to tutaj rzuci, przy wejściu może, przy wejściu gdzieś. Być dobrym dla kogoś. No widzisz, tak to jest i zawsze w mordę dostaniesz. To jest tylko część, zobaczcie, tu mamy jakieś piękne rzeczy. Tu mamy jakąś tabliczkę. Zobacz jak ładnie, widziałeś? Chcesz zdjęcie z tym zrobić? Tak. Ty nie masz za dużo ozdób, co? Nie mam za dużo ozdób, dlatego trzeba to zrobić jakoś tak umiejętnie. To jest tak? Na wejściu. Okej, okay. Ładnie, podoba mi się. To nie jest totalnie miejsce na to, wiesz o tym? Tak. Bo to jest na ziemię, ale to nieważne. Prezentuje się. Ty tu wygląda jakiś, wiecie co, jakiś Charlie fabryka czekolady. Tak wygląda to mieszkanie. Co tutaj się dzieje? Wodę. Dewastacja choinki, ciąg dalszy, zobaczcie. O kurde, za małe. Co? Za małe doniczki mam. Nie sprawdziłeś? Nie wsadzałem nawet. Ej, ale to ładne, podoba mi się. Zobaczcie, Adrian nadał akcentów. Nie wiem, czy jaką mieliście ostatnią aktualizację, ale mamy tak. Co? Mamy, no to widzieliście ze sklepu. Mamy łańcuszek, to już stara sprawa. Mamy jakieś te różowe piórka. No. Pięknie, co? Pięknie, ciekawe co Angelika na to. Angelika szaleje. Tutaj kwiatki, no niestety kupił za małe Adrian donice. Usychają? Nie to co moja, zobacz na moją kwiatę. No i możecie napisać, kto ma lepiej udekorowane mieszkanie? My czy Angelika? Oczywiście, że Angelika, ja wiem, bo ona ma ładnie, ale powiedzcie szczerze, czy nasze mieszkanie nie ma coś w sobie? Dobra, teraz. Co? Ty mnie nie poprawiaj, człowieku. Czy nasze mieszkanie nie ma czegoś w sobie? Teraz odpalam. Halo. Polskiego bym odpalał naszą tajną broń. Patrz w to. Gdzie go wsadzić, nie? Gdzie go wsadzić? Ty jak moja babcia, nakupisz, ale później. Nie ma gdzie tego. Pozdrawiam babcię Danusię, tak? No i jak? To jest jakaś masakra. Znowu światło zgasło. Teraz tym dziwniej, że dzwoniłem do Angeliki, u nas w domu jest światło, także nie wiem, prawdopodobnie kończę tego vloga, bo nie chcę zepsuć mojego challenge'u i no i po prostu chcę dodać go dzisiaj, także nie udało się dzisiaj, ale jak widzieliście, to nie jest totalnie moja wina. No i co? Vlog jak z horroru. Naprawdę, siedzę teraz ciemno. Chłopaki poszli już, bo powiedziałem, że wyszli sobie do domu, bo nie nagramy dzisiaj prawdopodobnie vloga, także żegnam się z wami. To, co teraz oglądacie, zdarzyło się dosłownie 40 minut przed momentem, jak to oglądacie, także jesteście w mega czasie realnym. No nie udało się dzisiaj dograć tego vlogmasu, ale i tak było śmiesznie, bo wylosowałem monetę, było spotkanie biznesmenów, zgasło to światło, to też było dosyć śmieszne, tylko teraz siedzę sam w ciemnym pokoju. Wyglądam jak z horroru, także dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. To był vlogmas jak z horroru, to był kolejny vlogmas. Widzimy się już jutro, mam nadzieję, że udekorujemy już jutro to mieszkanie, bo nie mogę się tego doczekać. Widzimy się w kolejnym vlogmasie, do zobaczenia, siema.